Niewątpliwie najważniejszym tematem planowanym na 31 maja w obradach Suwalskiej Rady Miejskiej będzie sprawa wotum zaufania dla prezydenta miasta oraz decyzja w sprawie udzielenia mu absolutorium. Kilka dni wcześniej, w czwartek 25 maja, nad identycznymi kwestiami pochylą się radni Augustowa. Rady w tych kwestiach wypowiedzą się w bieżącej kadencji samorządu prawdopodobnie po raz ostatni. Kadencja samorządowa bowiem powinna zakończyć się jesienią bieżącego roku i choć na skutek decyzji parlamentu i zgody prezydenta RP została wydłużona, to jej koniec przewidziano na 30 kwietnia 2024 roku. Raporty o stanie obu miast stanowiące punkty wyjścia do publicznych debat zostały opublikowane w biuletynach informacji publicznej i są powszechnie dostępne. Każdy, kto nie jest radnym, ale jest mieszkańcem miasta i chciałby wziąć aktywny udział w dyskusji, ma teraz jedyną w roku szansę, by to uczynić. Warunkiem wystąpienia w debacie jest złożenie zgłoszenia o zamiarze uczestnictwa, jednak w Suwałkach miejsc dla dyskutantów jest niewiele. Zaledwie 15. Formularz zgłoszenia dostępny jest w materiałach sesyjnych w BIP-ie Suwalskiego Ratusza. By zgłoszenie było skuteczne, należy je wypełnić i poprzeć co najmniej 50 podpisami mieszkańców. Jeśli chętnych będzie więcej niż 15, wyboru mówców dokona się na podstawie terminu i kolejności zgłoszeń. Augustów nie ogranicza liczby mówców chcących podzielić się swymi refleksjami lub zadać pytania w debacie nad stanem miasta, ale tegoroczny nabór zgłoszeń jest już zamknięty.